Pani Genowefa Zmochowa przez całe życie pracowała ciężko w gospodarstwie rolnym. Jesień życia postanowiła spędzić zgoła inaczej i zapisała się do zespołu muzycznego. I tak w Złotej Jesieni śpiewa już od 8 lat. Do Wąbrzeźna razem ze swoimi koleżankami i kolegami przyjechała na 15. ogólnopolski przegląd dorobku twórczego seniorów, podczas którego promowała swój zespół. Bardzo chętnie tam pracujemy, często przychodzimy na próby co tydzień i raz urządzamy sobie takie troszeczkę herbatka, to takie trochę imieniny. Występujemy w kościele, w różnych tam imprezach, na choince, robimy sobie takie nawet po Nowym Roku, robimy sobie taką choinkę, znaczy opłatek, dzielimy się opłatkiem, no jest bardzo fajnie. Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuje w grupie muzycznej pani Janina z Grębocina. Przez wiele lat była nauczycielką, a nawet dyrektorem szkoły. Teraz kieruje zespołem Złota Jesień i za każdym razem przyjmuje zaproszenie do Wąbrzeźna. Zawsze dbamy o to, żeby swoje ciuchy, te najładniejsze, wyjąć i przyjść ładnie ubranym, uczesanym, żeby to nie leżało, bo to tak na starość nie ma gdzie wyjść, nie? Ale do klubu trzeba się ładnie ubrać, a do Wąbrzeźna przyjeżdżamy z całą przyjemnością. Seniorzy z całej Polski przybywają do Wąbrzeźna 2 razy do roku. Latem występują na Biesiadzie na Podzamczu, później w Wąbrzeskim Domu Kultury na przeglądzie dorobku twórczego. Dziś jest tu około 600 uczestników. Co tak licznie przyciąga ich do naszego miasta? Miła atmosfera, no na pewno dobre jedzenie przede wszystkim, o, musimy to powiedzieć, bo chwalą wszędzie, nie? No i wspaniałe okolice. Tak. Dobrze się czują, po prostu ciągną tutaj, nie? Bardzo nam miło, a przede wszystkim ja pochodzę z powiatu wąbrzeskiego dawnego i ja tu ciągnę do korzeni. Myślę, że bawią się tu dobrze, mile spędzają czas, spotykają swoich znajomych, wymieniają się doświadczeniem i tak jak mówią, muzyka koi wszelkie niepokoje duszy. I to jest chyba widać w dniu dzisiejszym. A o coś dla ciała organizatorzy zadbali, oferując seniorom ciepły obiad i słodki poczęstunek. Seniorzy prezentujący na przeglądach swój artystyczny dorobek to w większości amatorzy, ale zdarzają się także bardziej doświadczeni muzycy. Pani Ela z Wąbrzeźna przygodę z muzyką rozpoczęła już w latach szkolnych. Kiedyś nawet będąc w szkole średniej grałam na gitarze i występowaliśmy w duecie z koleżanką. Potem 30 lat instrumentu nie miałam w rękach. No i zaczęłam chodzić do klubu seniora i tak się wszystko zaczęło. Ale Wąbrzeski Przegląd to okazja nie tylko do występów muzycznych. Na scenie prezentowały się również kabarety, a wśród nich kabaret retro z Grudziądza w niezwykle oryginalnych strojach. My sami szyjemy, przerabiamy i tak dalej. Kapelusze wszystko mojego pomysłu, wszystko robimy. Aby dobrze wypaść na głównej scenie, konieczna była nieraz rozgrzewka, a nawet próba generalna. Seniorzy przybywający do Wąbrzeźna na imprezy organizowane przez Dom Kultury zawsze bawią się znakomicie. Niech będą przykładem dla swoich rówieśników, ale i dla nas, młodszych, jak efektywnie wykorzystywać życie i nie ulegać codziennej rutynie i melancholii. Występy seniorów pokażemy Państwu w jednym z kolejnych programów. A po dzisiejszych wiadomościach zapraszamy do obejrzenia, jak podczas przeglądu prezentowały się zespoły z Wąbrzeźna. Wesoła Ferajna, Tercet Ela i Kabarecik.